Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale w 2023 roku. Ach, minęło sporo czasu od ostatniego odcinka, który pojawił się właśnie tutaj, więc może warto się przedstawić, bo nie każdy może po prostu pamięta, kim jest ta osoba i co ona tutaj robi. Nazywam się Karolina Szyszka i na tym kanale opowiadam o wnętrzach, o tym, jak projektuję razem z moją autorską pracownią projektowania wnętrz, która nazywa się Grupa Nono. Opowiadam o wszystkim, co dotyczy tej branży. A dzisiaj zapraszam Was na Project Tour, czyli prezentację wnętrz, które zaprojektowała moja pracownia, ale również zrealizowała w usłudze pod klucz. Nie wiem, ile mnie tutaj nie było, ale kilka miesięcy minęło. Już nawet niektórzy z Was pytali, pisali do mnie, czy wszystko w porządku. Jak najbardziej, słuchajcie, ale ten czas tej przerwy był mi niezwykle potrzebny. W tym czasie udało mi się również nie tylko odpocząć, ale również zebrać bardzo dużo materiałów, które będę Wam tutaj prezentować. Także spodziewajcie się bardzo dużej ilości przepięknych inspiracji wnętrzarskich. A w dzisiejszym odcinku zobaczycie niezwykłe detale, niezwykłe mieszkanie. Przede wszystkim drewniany sufit, czyli coś niezwykłego. Drewno nie tylko na podłodze, ale również na suficie. Pokażę Wam fronty pokryte aluminium. Pokażę Wam najciemniejszą w historii Grupy Nono łazienkę oraz pokażę Wam również ukryte drzwi. Tak dobrze ukryte, że właściwie można w ogóle ich nie znaleźć. Zacznijmy od faktów, mocnych, konkretnych faktów dotyczących tego mieszkania. Mieszkanie ma 69 metrów kwadratowych. Dużo? Niedużo? Pewnie w zależności od tego, co kto potrzebuje w tych wnętrzach zrobić. To mieszkanie zlokalizowane jest w Krakowie, w takiej znanej inwestycji, która nazywa się Wiślane Tarasy. Jest to bardzo charakterystyczna inwestycja, ponieważ posiada w części tej zabudowy pewne obłości, które nie tylko na zewnątrz świetnie wyglądają, ale również wchodzą do środka. W związku z tym zobaczcie na nasz rzut mieszkania, ma nietypową ścianę, zaokrągloną, która bardzo wpływa na wnętrza, na to, w jaki sposób ustawiliśmy wszystkie funkcje. Z jednej strony to plus takich nietypowych kształtów mieszkań, z drugiej strony to najczęściej duże wyzwanie. Ja zawsze z takich wyzwań bardzo się cieszę. Co ciekawe, przez wszystkie pokoje, czyli pierwszą, drugą sypialnię, ale również cały pokój dzienny, przychodzi taras, który łączy ze sobą wszystkie pokoje. Jest go naprawdę sporo. Można wyjść, odetchnąć świeżym krakowskim powietrzem. Zacznijmy od układu funkcjonalnego. To ten etap ustawia nam całe wnętrze i od tego etapu rozpoczyna się proces projektowy. Zacznijmy od drzwi wejściowych. Wchodzimy do wnętrz i tutaj, słuchajcie, po lewej mamy szafę. Oczywiście na garderobę wierzchnią. Bardzo ważne, by mieć miejsce na pozostawienie garderoby. Po prawej stronie mamy jeszcze siedzisko, mamy wieszaki, gdzie możemy również odłożyć kurtkę, ale również mamy konsolę, w której możemy zostawić klucze czy okulary. Przechodzimy dalej przez długi korytarz i uwaga, to tutaj mijamy drzwi, które są niemal niewidoczne albo po prostu niewidoczne, są ukryte. Zobaczcie, jak pięknie licują się ze ścianą. Zostały dodatkowo drzwi oraz ściana pokryte tapetą oraz po drugiej stronie fornirem. Także fantastycznie wkomponowują się w ścianę. Idziemy dalej, a nad nami rozpościera się fantastyczny drewniany sufit. Już właśnie od wejścia ten drewniany sufit ciągnie się aż do strefy dziennej. I tam wchodząc, po prawej stronie mamy kuchnię. Zaczyna się wysoką zabudową, dalej mamy długi blat oraz szafki wiszące. Na środku stanęła jadalnia z miejscem do oczywiście siedzenia, czyli mamy krzesła, stół. Po lewej stronie, gdy wchodzimy do strefy dziennej, znajduje się salon. Jest to tak naprawdę sofa z dużą obszerną pufą i stolikiem kawowym. Mamy tutaj również trochę miejsca do przechowywania, które znajduje się na wprost sofy i to jest taka nieduża podwieszona szafeczka. Cofnijmy się do korytarza i wejdźmy przez drzwi ukryte. W jednym z pokoi znajduje się główna sypialnia. Ma ona 15,5 metra kwadratowego. Naprawdę spory metraż. I tutaj tę przestrzeń mamy podzieloną na dwie strefy. Wchodząc do sypialni, po prawej stronie mamy biurko, czyli przestrzeń do pracy. Dalej przechodząc mamy łóżko. Całkiem spore, bo 140 cm szerokości. Po drugiej stronie pokoju mamy również przechowywanie, bardzo ważna sprawa, czyli dużą szafę z możliwością schowania swoich prywatnych rzeczy, garderoby, a od tej szafy jeszcze rozciąga się dość długi blat razem z przestrzenią do przechowywania oraz z miejscem, gdzie znajdziecie lustro. W drugim pokoju
pokoju sąsiednim znajdują się podobne funkcje, jednak jest to pokój mniejszy, więc wszystkie te funkcje są po prostu troszeczkę zeskalowane. Wchodząc, po lewej stronie mamy łóżko, jest to łóżko pojedyncze, 90 na 200 cm. Po prawej stronie możecie zobaczyć szafę z miejscem do przechowywania oczywiście garderoby i swoich prywatnych rzeczy i miejsce do pracy, biurko. Całkiem spore, bo 140 na 80. Wyjdźmy raz jeszcze na korytarz i przejdźmy do łazienki. Och, ta łazienka, jaki ona ma nietypowy kształt. To jest duże wyzwanie projektowe, ale jak ja takie wyzwania lubię. Słuchajcie, wejdźcie do tej łazienki i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Po lewej stronie mamy prysznic, duży. 110 cm na 90. Po prawej, gdy wejdziemy, znajduje się cała strefa z umywalką, dość sporo blatu przy umywalce, mamy też WC, no i oczywiście przechowywanie, które jest zabudową na całą szerokość łazienki i w niej znajdziecie przestrzeń do przechowywania gospodarczych rzeczy. Mop, żelazko, odkurzacz, ale oczywiście również pralka i pranie, które raz na czas przecież trzeba zrobić. Przejdźmy teraz do koncepcji wizualnej, czyli zajmijmy się tym, co cieszy oko. Materiały, kolory, faktury, wzory. Zacznijmy od tego, jaki w ogóle był pomysł na wnętrza, jakie materiały zastosowaliśmy tutaj. Na początek jasna, czysta baza, czyli rozwiązanie ponadczasowe. Mamy tutaj zastosowane szarości, szaroberze, biele, czyli takie kolory, które właśnie nie znudzą nam się zbyt szybko, które będą długo dobrze wyglądać i które dają fajną ramę dla innych ciekawych, bardziej skomplikowanych rozwiązań. Następnie mamy drewno. Och, drewno jest tutaj naprawdę ważnym materiałem w tym mieszkaniu. Jest go dużo, ale jest również zastosowane w różnych rozwiązaniach, w różnych odcieniach, w różnych wydaniach. Przede wszystkim mamy drewnianą podłogę. Jest to dąb, ale lekko rozbielony. A powyżej, na suficie, również po części w mieszkaniu znajduje się drewno. Tym razem ciemniejsze, w bardziej takim czekoladowym odcieniu. Drewno, jakie tutaj zastosowaliśmy, to również drewno wybarwione w kolorze czarnym, czy też takim troszkę rudym, właśnie czekoladowym. Tych kolorów jest naprawdę dużo, a wszystkie te kolory są oczywiście spójne i mają swoją wybraną tonację, czyli są takie zgaszone, spokojniejsze, chłodniejsze i pięknie razem komponują się ze sobą. Jakie kolory zastosowaliśmy w tym wnętrzu? Przede wszystkim spokojne, zgaszone, harmonijne, niekrzykliwe, czyli takie, które są wspaniałym tłem do życia. Mają one oczywiście różne wydanie, bo mamy i szaroberze, o których wspomniałam wcześniej, ale też mamy czerń, mamy również zieleń. Ale nawet jeżeli ta zieleń jest ciemniejsza, to ma krople szarości, która powoduje, że ten kolor staje się drugoplanowy. Które rzeczy, które materiały, które elementy nadają wnętrzom charakteru? Tutaj przede wszystkim wzory, których jest w zasadzie niewiele, a jeżeli już, to są to wzory inspirowane naturą. Zobaczcie na płytkę, która znajduje się w łazience. Ma ona rysunek kamienia. Jest ona bardzo, jak ja to mówię, rozgadana. Sporo na niej się dzieje, ale to właśnie ona powoduje, że ta łazienka jest ciekawa, że dzieje się w niej coś unikatowego, wyjątkowego, że tę łazienkę zapamiętuje się na dłużej. Jeżeli chodzi o inne wzory, to mamy tutaj również tapety. Jest ich całkiem sporo. Jedna z tapet ma lniany, bardzo spokojny wzór, który wygląda po prostu jak tkanina. Bardzo uprzytulnia to wnętrze i wpływa kojąco na całość. Natomiast jedna z tapet jest bardziej widoczna i bardziej znacząca. W jednym z pokoi możecie zobaczyć tapetę z takim motywem zieleni, z palmami na betonowej ścianie. Rozwiązanie, które wprowadza troszeczkę szaleństwa do wnętrza i również powoduje, że to wnętrze zapamiętujemy na dłużej. Ważny dodatek jeszcze do tych wnętrz, który wpływa na charakter, to czarne elementy. Jest ich całkiem sporo. Zwróćcie uwagę, że większość lamp, które pojawiają się we wnętrzach, mają czarne wybarwienie. To właśnie to powoduje, że te wnętrza mają też taki bardziej charakterny wyraz. Jeżeli jeszcze chodzi o wzór, to mamy mozaikę w łazience. Jest ona w zasadzie jednokolorowa, ma troszkę takie przetarcia, nawiązuje też do kamienia, ale generalnie chodzi o fakturę, która powstaje, gdy położymy też czarną fugę przy tej mozaice. Cała ta ściana wtedy, jeszcze gdy wrzucimy światło, przepięknie układa się i powstaje fantastyczna gra
światła i cienia. Mamy tutaj jeszcze trochę błysku, czyli akcent aluminium. Trochę taka stal surowa. Możecie zobaczyć ją na przykład na bateriach łazienkowych, również w kuchni przy zlewie i na przykład baterii kuchennej, ale również zwróćcie uwagę na szafki górne w kuchni. Są one pokryte laminatem, troszeczkę wybarwione w ciemniejszym kolorze. I zobaczcie, jak fantastycznie wyglądają. Zdecydowanie dodają tego minimalistycznego, chłodniejszego akcentu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o biżuterię wnętrza, jest ona po prostu bardziej taka stonowana, ale jest w takiej formie po prostu bardziej nowoczesnej. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Napiszcie w komentarzach, które rozwiązanie z tego wnętrza podobało Wam się najbardziej. Jestem niezwykle ciekawa, ponieważ to wnętrze jest niezwykłe, nietypowe, unikatowe, nietuzinkowe, fantastyczne. Jeżeli marzycie o takich rozwiązaniach i chcielibyście, żeby ktoś Wam takie wnętrza zaprojektował, to zapraszam do mojej pracowni, do grupy Nono, bo to właśnie tutaj dzieją się takie cuda. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, widzimy się w kolejnym, a w kolejnych odcinkach omówimy sobie wszystkie pomieszczenia tego mieszkania bardziej szczegółowo i opowiem też o cenach, bo przecież ceny są ważne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia.